trenerze, za nami taki mecz na przetarcie przed ligą z pierwszoligowcem, wygrana 11 bramkami, ale były fragmenty gry, na którą w lidze sobie nie możemy pozwolić. Czy ja wiem, fajne granie. Tutaj przeciwnik postawił nam warunki takie bardzo agresywne. Grał na początku mocno do przodu, dużo rzucał. Także fajnie, ja się cieszę, że pierwszoligowiec nam postawił takie warunki, bo rzeczywiście przed ligą potrzebujemy tego grania trochę jeszcze. Mówię głównie o początku drugiej połowy, gdzie tam zmiennicy weszli i z 6 bramek się nawet 2-3 zrobiły. To chyba było. Słabszy może tak, ale tutaj my doceniam klasę przeciwników, którzy to od razu wykorzystali i tutaj no myśmy gdzieś musieli tego rytmu szukać, dopiero po pewnym czasie żeśmy go znaleźli. Rozumiem. Trenerze, zauważyłem dużą zmianę w grze zespołu w porównaniu z poprzednimi sezonami. Mianowicie mam na myśli to, że z każdej piłki wyłapanej w obronie próbujecie jechać z kontrą, bezkompromisowo. No takie są wymogi piłki ręcznej w tej chwili, tak gra cały świat, także my nie możemy z tyłu zostać i będziemy też próbowali grać szybko. Po prostu jest to najprostszy sposób zdobywania bramek, także będziemy to próbowali dalej ciągnąć. Rozumiem. Dzisiaj w tej wyjściowej 7 w porównaniu z poprzednimi sparingami, gdzie tam mniej więcej podobnie to wyglądało, były jakby 2 zmiany, Skrabania i Łyżwa weszli. Czy jest już plan jakiś na wyjściową 7 na ten pierwszy mecz ze Stalą? Plan się urodzi w czwartek pewnie, w piątek jest mecz, także tutaj każdy z zawodników ma swoją szansę. Oczywiście gdzieś tam próbujemy pewne ustawienia, które lepiej funkcjonują, niektóre gorzej. No już w lidze nie można sobie pozwolić na to, żeby grać na pół meczu jedną 7, pół meczu drugą. Tam trzeba już całe zawody grać na dobrym tempie, na dobrej skuteczności. Rozumiem. Za Azotami 10 albo 11 meczów kontrolnych, tylko jedna porażka, kontuzji prawie jak na lekarstwo, także chyba ten okres przygotowawczy można już powoli podsumowywać jako pozytywny. No cieszymy się z tego, że tutaj zdrowotnie wyglądamy w tej chwili dobrze. Jest parę drobnych urazów, ale to nie są straszne. Myślę, że tutaj Patryk w czwartek ma wizytę taką kontrolną. Myślę, że może nie w tym pierwszym meczu, ale w drugim będzie już do dyspozycji też. Rozumiem. W piątkowego meczu będziecie zdecydowanym faworytem i wydaje się, że tylko 3 punkty mogą Was interesować w tym meczu i to jak najlepiej by było wygrać wysoko jeszcze. No, liga się rządzi swoimi prawami. Nikt przed meczem nie wygrał wysoko i tutaj rzeczywiście trzeba będzie wyjść i przez 60 minut walczyć z każdym przeciwnikiem. Nie ma w lidze przeciwników łatwych, a liga się tak układa, że nieraz potencjalnie słabszy przeciwnik gra bardzo dobrze.